I nikt w Polsce, podejrzewam, że na świecie, nie robił takiego testu. Będzie licytowane charytatywnie na Allegro. Dużo osób będzie paliło, czym popadnie w piecach. Patrzcie, jak stopiło tą rurę. Takie duże spalanie to jest jakieś 300 do 600 litrów na 100 km. Cześć, nazywam się Mariusz i jestem ze sklepu czystytlen.pl. Znajdziesz się na naszym kanale YouTube, gdzie przeprowadzamy dzisiaj naprawdę szalony test oczyszczaczy powietrza, gdzie będziemy oczyszczać powietrze zanieczyszczeniami z czołgu. Gdzie po prostu bierzemy faktycznie prawdziwy brud, prawdziwe spaliny, tam gdzie mamy lotne związki organiczne, mamy zagrożenia właśnie PM2,5, PM10, wszystko to, co jest wchłaniane przez nasz organizm, czy do krwiobiegu, czy potem właśnie się roznosi po naszym organizmie i na przestrzeni lat sieje spustoszenie. Dzisiaj mamy taką sytuację na rynku energetycznym, że to stanowi dla nas też duże wyzwanie i problem, ponieważ no, zakładam, że dużo osób będzie paliło, czym popadnie w piecach i faktycznie ten problem będzie się raczej nawarstwiał w tym roku, niż on będzie malał. Jak możesz zauważyć podczas tego filmu, ten czołg bardzo, bardzo dymi. Nikt w Polsce, podejrzewam, że na świecie, nie robił takiego testu, no ale chcemy zwrócić właśnie uwagę tego problemu, który nas dotyka w Polsce, czyli właśnie zanieczyszczonego powietrza. Każdy z tych oczyszczaczy działa w następujący sposób. Wkładamy oczyszczacz do środka, włączamy na maksymalny tryb pracy danego oczyszczacza, no i sprawdzamy, jaki będzie efekt. Świadomość w Polsce jest coraz większa na temat właśnie zanieczyszczeń powietrza. Takimi właśnie filmami chcemy do Was trafić i Wam pokazać, w jaki sposób możemy sobie poradzić właśnie nawet z bardzo mocno zanieczyszczonym powietrzem. Takim powietrzem, którego normalnie w domu nie będziemy mieli, którego nawet normalnie nie ma w rybniku, chociaż nie wiadomo, bo to miasto faktycznie u nas też króluje w naszym regionie pod kątem zanieczyszczeń. I chciałbym Ci pokazać, jak właśnie na takiej przestrzeni niewielkiej, 7,5 metra kwadratowego, jest taki oczyszczacz w stanie zadziałać i oczyścić szybko, sprawnie właśnie taką małą przestrzeń. Oczyszczacze, które dzisiaj wykorzystujemy w testach, no, są dosyć mocnymi modelami, nie ma się co czarować, 7,5 metra sześciennego to jest niewielka powierzchnia dla tych oczyszczaczy powietrza, ale wybraliśmy takie modele specjalnie pod to, gdzie mamy naprawdę ogrom tych spalin, gdzie muszą te oczyszczacze szybko sobie poradzić właśnie z tym całym problemem, który im dzisiaj chcemy przysporzyć. Winik Zero Pro, który kadr jest nastawiony na 470 metrów sześciennych na godzinę. U nas w teście akurat wyszedł on troszeczkę większy, bo też sprawdzaliśmy deklarację producenta, to było 492 metry sześcienne na godzinę. Raczej jest to oczyszczacz dedykowany maksymalnie do 63 metrów kwadratowych. Niestety jest on pozbawiony Wi-Fi, czy także pilota. Z tego powodu, z uwagi na to, że ten oczyszczacz nie miał możliwości pracy zdalnej, musieliśmy nasz test wykonać w taki sposób, że każdy z oczyszczaczy zaczynał od pracy turbo. W związku z tym, że mamy dzisiaj taki militarny akcent, że braliśmy te właśnie nieczystości za pomocą tego wysłużonego T55, a zdajemy sobie sprawę, że nasz sąsiad na wschodzie ma duże problemy, to w związku z tym ten oczyszczacz powietrza, Winik Zero Pro, który brał udział właśnie w teście, czyli dokładnie ten, który tu obok mnie stoi, będzie licytowany charytatywnie na Allegro. Tą licytację będziesz mógł sobie znaleźć w opisie filmu, tam udostępnimy link. No i to będzie licytacja, gdzie środki przeznaczone z tej licytacji zostaną przeznaczone na pomoc dla właśnie Ukrainy, aby można było im pomóc w tym, co ich spotkało. Uważamy, że to jest fajne rozwiązanie, gdzie poruszamy tematykę bardzo brudnego powietrza u nas w Polsce, gdzie będzie z tym bardzo duży problem, w szczególności tej zimy, z uwagi na to, czym będą ludzie palić, a także no, problem, który się dosłownie pali za granicą naszego wschodniego sąsiada. Następnym zawodnikiem jest oczyszczacz ze szwedzkiej marki Blue Air. Jest to model 7440i. Jest to oczyszczacz, który można powiedzieć jest bardzo wykonany ekskluzywnie, ponieważ cała jego budowa jest wykonana z metalu. Także przeprowadziliśmy test tego urządzenia, więc jeżeli się tylko nam pojawi, będziesz go miał tutaj w prawym górnym rogu. Kadr tego urządzenia to jest 475 metrów sześciennych na godzinę. Jest to oczyszczacz dedykowany maksymalnie do 63 metrów kwadratowych. Ma Wi-Fi, a Blue Air proponuje dedykowaną aplikację, która jest naprawdę ciekawa, bo można tutaj tym oczyszczaczem sterować w każdy chyba możliwy sposób. Patrzcie, jak stopiło tą rurę. Biedna rura. Chociaż zyskaliśmy szczelność.
Chciałbym Cię jeszcze dzisiaj zaprosić na webinary, które będziemy tworzyli w tym roku. Webinary odnośnie oczyszczaczy powietrza, odnośnie nawilżaczy powietrza. Będziemy poruszali tematykę zanieczyszczeń, które są w Polsce i będziemy w sumie na bieżąco o tym rozmawiali, więc będziesz mógł ze mną porozmawiać na żywo na YouTubie. I to w następujących terminach. 8-24 listopada o godzinie 19 oraz w grudniu. 8 grudnia i 13 grudnia. Wszystko zaczynamy o godzinie 19. Raz będziemy rozmawiali o oczyszczaczach, raz o nawilżaczach powietrza. Czasami będziemy łączyli te tematy, jeden i drugi. I będziesz mógł na żywo zadzwonić, zadać mi pytania. Będziemy mogli wszyscy porozmawiać. I będę mógł też pokazać Wam jakieś produkty, które będę akurat miał pod ręką. No i oczywiście możecie je też dostać u nas w sklepie internetowym czystytlen.pl. Więc gorąco zapraszam. Kolejny zawodnik to Warmtek AP350+. Jest to trochę nierówna walka, ponieważ ten oczyszczacz ma także funkcję nawilżania powietrza. Czyli te możliwości jego są o wiele większe. Niestety producent nie określa kadru dla swoich produktów, z tego powodu my także go zbadaliśmy i oczywiście link do całego testu z tym oczyszczaczem też znajdziesz u nas, jak już będziemy mieli materiał. Jest to oczyszczacz, który ma przepływ powietrza na 600 m sześciennych bez filtrów. Z filtrami po naszych pomiarach to wyszło 444 m sześcienne na godzinę powietrza. Jest to oczyszczacz, który także dysponuje Wi-Fi i jest to właśnie rozbudowane o nawilżanie. Mamy jeden prosty wniosek z tego całego naszego testu. W szczególności to, że miernik jakości powietrza, którego używamy i na który jest skierowana cały czas kamera ze stoperem, pokazuje o wiele wcześniej spadek właśnie zanieczyszczeń w tym właśnie oto namiocie testowym. Z tego powodu, że oczyszczacz powietrza jest bliżej zlokalizowany rury, gdzie był właśnie cały wydech tych zanieczyszczeń, cała ta była prowokowana sytuacja. I teraz sobie wyobraźcie, to jest tylko 7,5 metra sześciennego. Ten namiot jest malutki. A widać szybko różnicę między jednym a drugim miernikiem, że oczyszczacz powietrza musi dłużej popracować, aby w jego rejonie, gdzie ten rejon jest o metr ponad oddalony tylko od tego głównego miernika, że w tym jego rejonie jest jeszcze nadal o wiele brudniej niż wskazuje ten miernik docelowy zaraz tutaj na samym końcu namiotu. Więc teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że wkładacie oczyszczacz powietrza, który jest dedykowany do 60 metrów kwadratowych, do na całe mieszkanie. Nie ma szans, aby jeden oczyszczacz był w stanie ogarnąć jedno całe wielkie mieszkanie, gdzie mamy wszystkie pomieszczenia podzielone na pokoje. Są jakieś zakamarki, czasami są długie korytarze w mieszkaniu. Więc pamiętajcie, jeżeli wybieracie też oczyszczacz powietrza, to zwróćcie uwagę na to, aby był skierowany jeden oczyszczacz na jeden pokój, w którym po prostu przebywamy albo chcemy spać. Nie jeden oczyszczacz na całe mieszkanie, bo magicznie nam brud nie zniknie z całego mieszkania. No i ostatnim naszym oczyszczaczem, można powiedzieć taki kolos, taki duży potwór, to jest Warmtek AP1000+. Jest to oczyszczacz, który jest nastawiony typowo na bardzo duży przepływ powietrza, ponieważ tutaj producent deklaruje jego przepływ powietrza, ale bez filtrów, na 1200 m sześciennych, czyli tutaj też nie został podany kadr. My zbadaliśmy ten kadr, jeżeli ten test się pojawi, to będziesz go widział też w prawym górnym rogu i nam wyszło 861 m sześciennych na godzinę, czyli naprawdę to jest bardzo, bardzo wysoki współczynnik i mocno odstaje od tych trzech oczyszczaczy, które mieliśmy okazję testować. No i jak podczas naszego testu zauważyliśmy, to udało nam się o wiele bardziej ten namiot zadymić, ale ten oczyszczacz sobie świetnie z tym wszystkim poradził. No i to ostatni oczyszczacz powietrza, AP1000W z Warmteka. No się troszeczkę działo, teraz udało nam się tego wpompować znacznie więcej, więc tak jak mówię, ciężko jest powtórzyć ten test. Jest on bardzo średnio powtarzalny, ale na pewno pokazowy. Jesteśmy w Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Mogliśmy użyczyć tutaj właśnie czołgu podczas jazd, które tutaj się odbywają. Te jazdy są różnego rodzaju, można sobie wykupić, można pokierować czołgiem, można także po prostu się nim przejechać. Danielu, jakbyś mógł opowiedzieć coś trochę więcej o tej maszynie, ile to pali, jak to wygląda, jak to działa? To jest ogólnie czołg T55, jest to średni czołg, produkowany w latach 50, 58 do 70 chyba, o ile się nie mylę dokładnie. Ma to silnik o mocy 39,8 litra sześciennego, nie? Czyli to jest na nasze takie polskie to 40 litrów pojemności. Tak? 40 litrów? Tak. Pojemność to jest 40 litrów, moc
W mocy ma 580 koni, plus minus tam, tutaj mam trochę po remoncie, więc te 10 koni chyba żeśmy uzyskali więcej, bo jest troszkę mocniejszy, lepiej troszkę się zbiera. Maszyna pali średnio, średnie spalanie to jest, takie duże spalanie to jest jakieś 300 do 600 litrów na 100 km. Nie zależy od terenu, jak jest teren ciężki, to spali nawet 700. Nie? A jak wy tutaj jeździcie na przykład po tym polu, gdzie można tak, się przejechać, tak. To powiedz mi, cały dzień jesteście w stanie 600? Cały dzień nie ma takiej opcji. Średnio tak, na taki pojedynczy dzień, tak jak dzisiaj, żeby od rana tam tej 10 do teraz, do tej przerwy spalamy mniej więcej w granicach 150 litrów. Okej, okay, nie brzmi to tak strasznie, ale widzieliście, jak wygląda w ogóle cały dym z tego czołgu. To jest ciężko ukiełznać, jak też mogliście zobaczyć. Daniel nam tutaj pomógł właśnie przy ostatnim oczyszczaczu powietrza i mogliśmy trochę tego więcej dymu wpompować. Na szczęście ten oczyszczacz, on był o wiele bardziej wydajniejszy od tych jednostek, tak. Które mogliśmy porównywać. Tak, on miał... Zdał egzamin, naprawdę szybko sobie poradził. No i ogólnie naprawdę dziękuję Ci za pomoc. Ja polecam Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. No i... W takim razie trzymajcie się. Zapraszamy do nas. Cześć. Cześć. No i na podsumowanie całego testu chciałbym troszeczkę opowiedzieć o tym, co się stało, co poszło ok, co poszło nie tak, aby wszystko było dla Ciebie jasne i klarowne. Przeprowadziliśmy test 4 oczyszczaczy powietrza na warunkach, które podaliśmy na początku testu, przed jego rozpoczęciem. No i spotkaliśmy się z pewnymi problemami. Niestety nie udało nam się wszystkich tych oczyszczaczy tak samo miarodajnie zagazować. Nie było to możliwe, czasami po prostu nam ta rura, w sumie w 3 przypadkach na 4, się stopiła. Nie wiemy w którym momencie, w którymś na pewno. Jeżeli mówimy o pierwszym oczyszczaczu powietrza, to tam udało nam się naprawdę całkiem nieźle go zagazować i tam ogólnie ten miernik wychodził całkowicie, dochodził do skali i no już po prostu więcej nie pokazywał. W przypadku tych dwóch oczyszczaczek, Blue Air, Warmtec, AP350, nie udało nam się tak tego całkowicie zagazować i faktycznie dać aż tyle tych cząsteczek, jak na przykład w pierwszym oczyszczaczu. A w ostatnim to już w ogóle to był całkowity odjazd, bo tam to jeszcze umieściliśmy taką metalową rurę, którą gdzieś tam jeszcze wygrzebaliśmy i mogliśmy tam w ogóle o wiele więcej tego wtłoczyć. Zresztą to widać na filmie, że najbardziej tam tego całego takiego dymu, tego smogu tam zawitało w tym oczyszczaczu. I mimo tego, że tam było tego tak bardzo dużo, że ten miernik już całkowicie poszedł poza skalę, to poradził sobie naprawdę bardzo, bardzo sprawnie, bo to jest oczyszczacz, który akurat w tym teście miał najwyższy poziom kadr, czyli możliwości filtrowania razem z filtrami, które ma w sobie. Więc to też jest taka ciekawostka. Co do oczyszczacza na przykład Blue Air, on bardzo mocno, można powiedzieć, wyprzedził wszystkie te oczyszczacze, ale nie z tego powodu, że on faktycznie ma, nie wiem, lepszy kadr niż deklaruje producent, ale po prostu nie udało nam się aż tak bardzo zanieczyścić tego powietrza tam, bo w którymś momencie po prostu ta rura uległa stopieniu. Co do oczyszczacza AP350, on z kolei odstaje w drugą stronę i on jest, można powiedzieć, na samym końcu. Mimo że też miernik jakości powietrza nie pokazywał nam naprawdę maksymalnego zagrożenia. I co się stało? Tutaj akurat czołgu nie przeparkowaliśmy i on stał całkiem niedaleko tego namiotu i po prostu do tego namiotu mimo wszystko gdzieś tam dochodziło jeszcze te zanieczyszczenia, ponieważ gdy ogólnie ten czołg tam gdzieś przestawialiśmy, żebyśmy mogli tam zapompować go tymi gazami, ten cały namiot z oczyszczaczem, no to już tam te mierniki jakości powietrza trochę wariowały. Oczywiście jak już wpompowywaliśmy zanieczyszczenia, no to wszystko leciało ładnie do góry, no ale mimo wszystko gdzieś ten czołg, gdy był stał blisko, to była taka ciekawa rzecz. I gdy wymienialiśmy filtry w Winixie 0 Pro, ponieważ ten oczyszczacz idzie na licytację, to tutaj możesz teraz zobaczyć na zdjęciach, jak wygląda nowy filtr zafoliowany i jak wygląda filtr po czołgu. Ten filtr też był nowy. On był oryginalnie nowy, też oryginalnie folii i wystarczyło 4-5 minut w takim właśnie wysokim zanieczyszczeniu, aby z tego filtra zrobić dosłownie sieczkę. I w sumie z każdego filtra zrobiliśmy sieczkę, bo wszystkie one po prostu śmierdziały. Też taka ciekawostka, faktycznie widać było już pomiędzy tego, że czuć po prostu potem te spaliny z tych filtrów, no to każdy oczyszczacz czy miernik jakości powietrza, mimo tego, że czuć te spaliny, pokazuje nam wartości, no w sumie idealne, tak? Jeżeli taki oczyszczacz działa w takim pomieszczeniu, mimo że po prostu śmierdzi. To też jest taka ciekawa rzecz. Ale na przykład Blue Air ma wskaźnik zużycia filtra. I możecie zauważyć, że po 5 minutach
no nawet mniej, po 5 minutach takiego oczyszczania ten wskaźnik filtra, jakości filtra z 99% spadł o 9%. Ten miernik jakości tego filtra też jakby znalazł to, no po prostu zidentyfikował, że ten filtr po prostu jakościowo jest już gorszy. No podejrzewam, że nikt nie przygotowywał oczyszczaczy pod czołg, więc no, te wskaźniki tutaj tak dobrze nie zadziałają, bo jak dla mnie to te wszystkie filtry nadawały się tylko i wyłącznie do wyrzucania, bo jeżeli puścimy taki oczyszczacz na biegu z tym filtrem, to po prostu czuć smród, bo puściliśmy później taki oczyszczacz w pokoju i śmierdziało. Bez filtra nie śmierdziało. Co więcej, chciałbym Cię jeszcze zaprosić do polubienia naszego filmu, do zasubskrybowania kanału, ponieważ będziemy ogólnie robili więcej filmów takich ciekawych. I przede wszystkim do skomentowania go. Fajnie by było, gdybyś coś napisała w tym, pod naszym filmem, ponieważ algorytm YouTube'a nam w tym pomoże, abyśmy mogli być troszkę wyżej. Więc do tego Cię gorąco zachęcam. Co więcej, jeżeli znasz kogoś, kto chciałby licytować jeden z tych oczyszczaczy, który licytujemy, to miło by było, gdybyś polecił właśnie ten film takiej osobie. No i nie zapomnij zajrzeć do opisu filmu, ponieważ tam też mamy kupony rabatowe przygotowane specjalnie z okazji tego filmu, który dzisiaj mogłaś zobaczyć.